witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na trzy wspaniałe przepisy na zdrowe soki. Każdy z innych składników, w innym kolorze, o innym smaku i innych właściwościach. Po prostu przepyszne. Zapraszam serdecznie do oglądania. Korzystając z okazji, chcę Was jeszcze raz gorąco zachęcić do picia soków warzywnych. Soków, do których dokładamy zieleninę. To jest bardzo ważne, żeby też ten cukier nam tak szybko nie skakał, bo niektórzy się czują zmęczeni i słabi właśnie po takich sokach. Nie mamy tutaj błonnika w soku zrobionym wyciskarką albo sokowirówką. Żebyśmy się nie czuli też tak źle, dodajmy dużo zieleniny. I zieleniny, oczywiście, jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, no to na początku mniej, później więcej. Dodajcie, ci, którzy są już bardziej oswojeni, dodajcie dwa razy tyle, ile widzieliście na filmiku. Będzie na pewno lepiej, zdrowiej jeszcze. A jeżeli jeszcze nie pijecie soków z zieleniną, to dodawajcie po troszku i zwiększajcie tę ilość, bo naprawdę warto jest pić takie soki. Przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy w stanie tak wielu warzyw i zieleniny spożyć, zjeść w ciągu dnia. Więc to jest wspaniała okazja, żeby właśnie dołożyć te składniki do naszego menu, do naszej diety. No i żeby coś z tego mieć, bo one naprawdę są fantastyczne, one dają nam dużo zdrowia i tutaj dostajemy mnóstwo witamin. Także zachęcam Was serdecznie, pijcie regularnie soki warzywne różne, zobaczcie ile jest opcji. To są takie trzy fajne, podstawowe bardzo, ale jest znacznie więcej takich kombinacji, które możecie fajnie i dobrze jest, co jest ważne, warto wiedzieć, dobrze jest mieszać niezbyt dużo, miksować niezbyt dużo składników, czyli powiedzmy 3-4, ale nie więcej, bo więcej to już nie będzie żadnego konkretnego smaku, a dobrze jest zmieniać te soki i codziennie pić z innym. Jeżeli pijecie zieleninę, to zmieniajcie też. Jednego dnia dodajcie jarmuż, drugiego szpinak, trzeciego sałatę, później natkę pietruszki, wszystko po kolei. Wtedy sobie dostarczycie bardzo wielu wartości. A ja Was na dzisiaj żegnam, piję sobie mój wspaniały sok i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa! Chciałam Wam powiedzieć, który z tych soków jest najlepszy i szczerze mówiąc nie wiem, one są tak różne i są tak dobre, każdy z nich jest tak dobry, że nie potrafię określić, który jest najlepszy. Sami zdecydujcie.